Przetarg na dokumentację ścieżki rowerowej z Krakowa do Wiślicy rozstrzygnięty. Trasa będzie wiodła z dala od szlaków komunikacyjnych nasypem dawnej wąskotorówki. Wiślica w ostatnim okresie jakoś się tam rozwija i to znaczenie historyczne Wiślicy jest istotne z punktu widzenia nawet funkcjonowania tej ścieżki, ponieważ po to, żeby było bardziej atrakcyjne, więc postanowiono, że ścieżka zostanie przedłużona, żeby można tą ścieżką rowerową dotrzeć do samej Wiślicy. W ten sposób turyści będą mogli dokładnie zwiedzić zabytki Wiślicy oraz Ponidzia. Trasa będzie wiodła od Krakowa po dawnym nasypie kolejki wąskotorowej. Inwestycja realizowana przez powiat kazimierski zaczyna się przy granicy Świętokrzyskiego z Małopolskim w Kocmyrzowie. W regionie długość trasy wyniesie 38 km. Inwestycja otrzymała dofinansowanie unijne 7 milionów złotych. Ścieżka wejdzie w skład trasy Eurovelo prowadzącej z Bałkanów do Skandynawii.